Moduł czwarty zawiera bardziej szczegółowe informacje o tym, jak szerzej wykorzystać narzędzia cyfrowe do tworzenia doświadczeń turystycznych, a także wskazówki dotyczące wyboru samych tych narzędzi. Pierwsza część modułu koncentruje się na możliwościach wykorzystania kodów QR i zdjęć 360 stopni i przewodników audio, które mogą pomóc wzbogacić narrację i wizualne aspekty wycieczki po mieście, jednocześnie podnosząc doświadczenie turystyczne na wyższy poziom. Druga część modułu zawiera podpowiedzi, jak stworzyć angażującą wycieczkę za pomocą tych narzędzi cyfrowych. Jak poszukiwanie skarbów, tworzenie misji i doświadczanie tropów z wykorzystaniem kodów QR czy rozszerzonej rzeczywistości. Kolejnym elementem zawartym w tej części są informacje o tworzeniu ankiet, które mogą zostać wykorzystane do oceny doświadczeń uczestników, a tym samym do ulepszania wycieczek miejskich. W module wskazanych jest także co najmniej 6 narzędzi, które mogą zostać użyte w procesie tworzenia lokalnej wycieczki alternatywnej. W tym kody QR, zdjęcia 360 stopni i 180 stopni, rozszerzona wirtualna rzeczywistość, podcasty i przewodniki audio. Ukończenie tego modułu pomaga wdrożyć szereg nowoczesnych, opartych na nowych technologiach rozwiązań, które pomogą stworzyć lepszą i ciekawszą wycieczkę miejską i które wzbogacą doświadczenia samych twórców wycieczek jako odkrywców miasta.